Kijowie, gdzie cały czas słychać syreny, ludzie uciekają z Kijowa. Tomku, powiedz, jak wygląda aktualnie sytuacja? Dosłownie przed 2-3 minutami niedaleko centrum słyszeliśmy przelot myśliwców i prawdopodobnie zostało ostrzelanych kilka obiektów. Ja wiem, że jakość połączenia jest fatalna, ale mamy bardzo duży problem z siecią. Jeżeli przyjrzeć się na horyzoncie, widać w kilku miejscach czarny dym, to znaczy, że rzeczywiście jakieś obiekty były trafione. W tej chwili próbujemy jeszcze ustalić, co dokładnie. Natomiast, jak Państwo też cały czas widzicie, no, wiele osób już opuściło Kijów, wiele osób już udało się do schronów, są w tych miejscach, gdzie mogą być bezpieczne. No a my czekamy też na dalsze informacje, jak wygląda sytuacja. Natomiast wszystko wskazuje na to, że są to ataki prowadzone tak, jak były zapowiedziane. Są to ataki systemowe, one dotyczą punktów strategicznych, czyli to są lotniska, to są bazy wojskowe, to są elementy infrastruktury, które mogą spróbować sparaliżować nie tylko Kijów, ale tutaj w tym wypadku całe jeszcze, przepraszam najmocniej. Dodatkowo jeszcze mamy problem, że jest gigantyczny atak cybernetyczny. Tutaj ministerstwa mówią, że od wieczora borykają się z ogromną liczbą ataków na infrastrukturę elektroniczną. W związku z tym połączenia telefoniczne, internetowe, one są bardzo trudne. Także my tutaj patrzymy cały czas na rozwój wydarzeń i Rosjanie nie wygląda na to, żeby się planowali przerywać ten atak. Ukraina ogłasza wprowadzenie stanu wojennego w związku z tym, co dzieje się na jej terytorium. Tomek Jędruchów jest w Kijowie. Z Tomkiem dzisiaj niejednokrotnie będziemy się łączyć, a teraz już minęła 8 i Adrian Klarenbach. Dzień dobry Państwu. To już nawet bliżej 9, aniżeli bliżej 8, ale tej informacji, które do nas spływają, coraz więcej. Do tego wszystkiego są to informacje poparte już materiałami filmowymi, oddającymi stricte to, co się wydarzyło. Ale to, co się wydarzyło już dziś, bo po godzinie 4, to wszystko było do przewidzenia i właściwie można śmiało powiedzieć, że to zostało przewidziane w roku, w pełnym scenariuszu wydarzeń w roku 2008 w Tbilisi. Od tego proponuję rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd. Ale potrafimy się temu przeciwstawić. Potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać, mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Jeżeli mają mieć to znaczenie, to my musimy być tu. Cała Europa musi być tutaj. Proszę Państwa, w Kijowie.